konkurs indywidualny Hinterzarten a Cavall di Fiemme. Zaczyna Marius Lindwik. Zmagania. I nie wiem, czy to jest skok po kolejne. Nie wiem, czy to jest skok po punkty. 92,5. Andreas Schuller. Troszkę płasko był położony na atak, z tego tylko 89 metrów wyszło. Yuki Asato. Czuję, że tutaj będzie skok, który da awans dla Yuki. Pewnie. Uohoho! Szkoda tylko not, bo noty mocno mu zaważą, ale 100 metrów i na pewno to był skok na awans. Bresadola. Jeżeli kwalifikacjach 80, ojej, teraz to 79. Stefan Laje. Mm-hmm. 94 metry, Laje na miejscu drugim. Czy temu na awans będzie musiał chwilę poczekać? Johan Andre Forfang. Ojej. I to jest skok po awans. 100 metrów. Ale on telemarkie. Ala Momo. Jeszcze bez awansu. Ale skok nie był najgorszy. 84,5 metra. Jeszcze czuję, że jakiś gorszy wpadnie. Wojtek Sztursa. No, Wojtek, bardzo dobry skok. 91,5 metra, piąte miejsce. Mushiro Kobayashi. Zaczął słabo letnią Grand Prix. I drugi konkurs też słabo. 80,5 miejsce, ósme. Do Kobayashiemu coś nie idzie ta letnia Grand Prix. Teraz Anze Laniszek, który dobrze skoczył nawet. Czwarty, aczkolwiek 94,5, pół punkta mu zabrakło do Laje, czyli pół punkta za notę. Nazarow troszkę błąd po wyjściu z progu i automatycznie przełożyło się to na metrze. Na metrach, 90 metrów i jeszcze noty miał kiepsiutkie, co daje mu aktualną ósmą pozycję. Gregor Schlierenzauer. Ho, 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 Schlierenzauer! 101 metrów, miejsce drugie. No teraz, Schlierenzauer, mi zaimponiłeś. Dawid Ziegel. Oj. Dobry skok. 95,5, miejsce czwarte. I Fanemel. Fanemel, który na pewno chciałby zdobyć punkty, przynajmniej w letniej Grand Prix. Których jeszcze nie ma, ale zdobędzie. Przynajmniej tak myślę, 96,5. Wykonał m.in. Sato, który skoczył 100 metrów. Michel Heiberg. Jeszcze nie ten konkurs, jeszcze nie ten konkurs dla Heiberga, 88,5. I Stefan Kraft. Kraft urzeczny, niebezpieczny, nie... no, w Wiśle skoczył kiepściutko. Teraz lepiej, 96,5, trzeci egzekwo z Fanemelem. Tkaczenko, który wywalczył sobie ledwo awans, gdyby nie Pawlowcić. Ale już w konkursie upadł. 79 metrów. Joachim Edegard Bjerenk. Mm-hmm. 86 metrów, tyle z Bjerenga. Frederico Czekon. Przeszedł przez kwalifikację, to już jest duży plus. Teraz za wcześnie wyszedł z progu, duży minus. 86 metrów, miejsce 15. I Timmy Zajc, no tutaj to się spodziewam 100 metrów. Po tym, co pokazał w kwalifikacjach, ja mam się nie spodziewać 100 metrów. Szaleniec! 103,5 metra! I w tym momencie sobie zapewnia awans, bo Konstantin Schmidt 103 metrów na pewno tutaj nie uzyska. A może 90, zobaczymy.
No, coś około 90, 80, 8 metrów, ale daje mu to aktualnie 13 pozycję. Z małymi gwarancjami awansu. Zografski. Bułgar. Który w Wiśle zdobywa punkty, ale teraz nie zdobywa punktów. Niestety. 16, 86 metrów. Forfang natomiast sobie zapewnia awans. Łukasz Hlawa. Hlawa kiepściutko, źle wyszedł z progu, 77 metrów, czyli Schlierenzauer teraz z awansem. Tomasz Naglić. Oj, wzięło go na dół po wyjściu z progu i o 68 metrów zaledwie. Stefan Kraft. Ma szansę na awans, jeżeli Deschwanden skoczy słabiutko. Znaczy słabiutko to nie było. Ale jeśli chodzi o awans 92,5 metra, musi poczekać, musi poczekać. Alex Insan. Spodziewam się dobrego skoku. Spodziewałem się dobrego skoku. 25,5 metra, no to już trochę przesada. Yuki Asato natomiast z awansem. Yumu Harada. No, 90 metrów, 90,5, 12. Zatem Ziggl i Laie. Nie, Laie by musiał Wellinger skoczyć słabo, ale chyba Wellinger jeszcze ma na tyle sił, aby dolecieć do tego punktu konstrukcyjnego. Ledwo, ledwo. A i tak 10, 94,5. Noty, 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 Wellinger, noty. Budujemy lądowanie. Stefan Laie z awansem, teraz Clemens Aigner. Oj, mocno poderwał się po wyjściu z progu i proszę bardzo. Ósme miejsce, 95,5 metra. Wydawało mi się, że źle powiedziałem odległość. Domen Preutz. No tutaj oczywiście będzie dobry skok Domena, chociaż się trochę zawiodłem teraz na nim. 11,93 metry. Laniszek ma awans, on musi jeszcze czekać. A Dimitri Wasiljew, no to chyba jeszcze potrafi zdobywać punkty, skakać na tyle daleko. Jednak nie. Szkoda mi teraz Wasiljewa w tym momencie. 92 metry, bo on już chyba sobie nie zapewni awansu, a Domen Preutz sobie zapewnia. I teraz ci coraz lepsi. Maciej Kot. Czy Lindvik i Wellinger dadzą radę być w drugiej serii? Będziemy musieli poczekać. Dobrze, Maciej Kot. 10 miejsce, 94 metry, egzekwo za Niszkiem. Ma awans przynajmniej. I Roman Kołdelka. Który też sobie ten awans zapewnia. 95 metrów. Naoki Nakamura. No, to teraz możemy spodziewać się świetnego skoku. Ujo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 j
53 metry, ważne, że zawodnikowi nic się nie stało. Czyli Lindvik i Wellinger z awansem, ale na razie 31 będzie w drugiej serii. Bor Pawlowcic, który chyba nie będzie. A i 17,91,5, czyli jednak mamy 30 na szczęście. Simon Amann. Dobrze, dobrze skoczył. 10 miejsce, 95 metrów. Amann sobie zapewnia awans w tym momencie. Richard Freitag. Dosyć nisko wyszedł z progu, ale awans sobie zapewnia. 11,94,5. Daniel Hube. Spodziewajmy się teraz dobrego skoku. No ba, dobrze. 6 miejsce, 96,5 metra. Koffler. Koffler sobie skoczył spokojnie w kwalifikacjach, ale teraz już nie może tak spokojnie. No i proszę bardzo, już nie jest spokojnie i od razu lepsza odległość Kofflera. 11,96 metrów i leć nam Jakub Hen daleko. Byleby nic złego. No Jakub! Ha ha! Czwarte miejsce, 97,5. Brawa dla Jakuba. Brawa, brawa, brawa.
Teraz Steven Barton. Dobrze wyszedł z progu. I skok też nienaganny. Bardzo dobry, 97 metrów, jest piąty. Przegrał z Jakubem. I Andreas Wank. No co tutaj może Wank nam zrobić? Oj, dużo. Ojej, dobrze Wank. Miejsce czwarte, 98,5. Robert Johansson. Trochę podwiewa pod narty teraz. Ale Johansson tego nie wykorzystuje. 15, 95 metrów. Kilian Payer. Zobaczmy, jak Kilian się spisze. Dobrze wyszedł z progu wysoko. I daleko. Drugie miejsce, 101,5 metra. Tylko Timi Zajc jest od niego lepszy. Karl Geiger. Też wysoko. Też daleko. Drugie miejsce, 101,5 metra. Egzekwo z Payerem. I Dawid. Miejmy nadzieję, że Dawid poleci tak jak Timi Zajc. No niestety, nie tym razem, ale skok i tak czy siak Dawida bardzo dobry, 9 miejsce, 97 metrów, Egzekwo Van Emel Kraft. I Piotruś Żyła, Piotruś! Atakujemy Piotrek, haha, no nie. Dobrze, bardzo dobrze Piotrek, 99 metrów, ale to nie jest taki skok, jaki pewnie Piotrek by chciał. Halvor Egner, Granerud. Wysoko. I daleko, ale ojej! Upadł na 30 miejsce, 102 metry. 102 metry powinno mu zapewnić awans. 95% skoczni. Czyli będzie 31 zawodników. Teraz Stefan Hula. Daleko. Brawo, Stefan! 103 metry, ale zabrakło troszkę not. I Kamil Stoch. Ależ Kamil wyszedł z progu wysoko, wysoko, wysoko. Kamil, gdzież on wylądował teraz? 104,5 metra. Uuu, panie Kamil, panie Kamil. Czyli tak, Deschwanden ostatnio się zakwalifikował, ale co z Granerudem? Tak, ma awans. 31 zawodników. Jednak. Ale Granerudowi będzie ciężko walczyć o jakiekolwiek miejsce w czołowej dziesiątce dzisiaj. Nawet to jest chyba nierealne, nawet jak raz poleci z jakieś 100 metrów, a nie leci. Nie leci 100 metrów, leci 98 metrów i co najwyżej Deschwandena pokona i jeszcze tam 5-6 zawodników. Deschwanden w pierwszej serii 92,5 metra, no teraz atakował te metry, 94 metry i zobaczymy, czy to coś mu da. Na przykład, czy Lindvik nie popsuje, czy nie popsuje Wellinger. Nie, Lindvik akurat daje radę. W pierwszej serii Lindvik 92,5 metra, teraz daje radę. Jest drugi. Wellinger. On w pierwszej serii 94,5. I co? Ipstro! Pół punkta Wellingerowi zabrakło! No. Patrzcie, jaki Wellinger pechowiec. Domen Preutz, no Wellinger pechowiec, zabrakło Wellingerowi pół punkta. Aj, słabo Domen. Ale jest trzeci, 91,5. Jemu nie zabrakło pół punkta. Laniszek. Pierwszy serii Laniszek, 94,5. No i teraz 93, jest drugi. I Maciej Kot. Maciej, poprawiamy się. Więcej niż 94. Prosimy 100 metrów. Jeżeli tylko damy radę. Dobrze, Maciej. Jest lepiej. 98 metrów. To da jakiś awans w klasyfikacji. Stefan Laje. W pierwszej serii Stefan poleciał na 94 metr. I podobnie. Jest na miejscu drugim. 94 metry. Richard Freitag. Ojej, coś kliknę. Pierwszej serii Freitag 94,5 metra. Oj, błąd. I będzie podobny skok. 94 metry drugi.
Simi Aman. W pierwszej serii Simi Aman 95 metrów. Czy teraz Aman da radę powtórzyć odległość? Tak. Dobry występ Amana, 96,5 metra. Znowu kliknąłem przez przypadek. Robert Johansson. On w pierwszej serii 95 metrów zajął miejsce 21. Robert Johansson. Pięknie teraz. 100,5 metra. Koffler. Czy Koffler powtórzy skok z pierwszej serii? Czy skoczy dalej? 96 metrów. Lepiej. Teraz 97. Czyli chyba teraz Maciej Kotsa przestał na awansowaniu. No chyba, że jeszcze Aigner taki. Czy w pierwszej serii 95,5 poleciał? Chyba tak. Czwarty, 94 metry. Roman Kołdelka. Dobrze. 96 metrów Romana Kołdelki, miejsce drugie. I teraz przed nami Dawid Siegel. Niemiec. W pierwszej serii 95,5. Teraz niestety spadek będzie w tej klasyfikacji z 17 miejsca na 9, 93 metry. Ex aequo będzie z Granerudem, ale punkty zdobędzie. Yukiya Sato. Bardzo blisko w pierwszej serii, 100 metrów. Czy uda mu się powtórzyć? Tak. No jedyny Sato? No nie, jednak nie jedyny Sato. 16, 94 metrów. I to jednak pechowiec. Sato daje Wellingerowi awans. No ale szkoda Sato. Miał szansę zdobyć punkty. Nie, jednak nie ma. Daniel Huber, który troszkę teraz popsuł. Piąty, 94 metry. Fanemel. W pierwszej serii Fanemel 96,5. No ale teraz dobry skok. 96 metrów, drugie miejsce. No. Fanemel w tym skoku tragedii w tych skokach nie miał. Kraft, w pierwszej serii 96,5 Krawcika. Zajął miejsce 12 i proszę. Dobrze, Kraft. 97 metrów, miejsce drugie. Dawid Kłacki. No, Dawid dopiero 12 po pierwszej serii 97 metrów. Musimy odrobić, Dawid. Jest lepiej. 98,5. Tilen Bartol. On w pierwszej serii natomiast 97 metrów poleciał. I niestety, niestety dla niego przegra z Dawidem. 97 metrów, czwarty. Jakub Wolny. To jest Jakub. Powtarzamy skok z pierwszej serii. Polepszamy nawet. 97,5 było? No nie, no nie. Piąte miejsce, 95 metrów. Ale dobrze, Jakub. Nie ma co się załamywać. Bardzo dobry występ Jakuba. Andreas Wang. W pierwszej serii 98,5, no i proszę Wang. Drugi 97,5 jednak. Ale teraz Piotrek Żyła, no trzymajmy kciuki. 99 w pierwszej serii, zajął miejsce 8 Piotrek. I jest dobrze! 99,5. Schlierenzauer w pierwszej serii 101, czy Schlierenzauer wróci do czołowej dziesiątki po takiej długiej nieobecności w niej? No nie. Aczkolwiek ósmy, 93 metry, czyli i tak czy siak to jest dobry występ Schlierego. Johan André Forfang. To będzie punkty. Ale teraz popsuł. 20, 86,5. Czyli dużo tych punktów Forfang nie zdobędzie, wnioskujemy. Kilian Payer w pierwszej serii 101,5 metra i teraz dobry skok Payera. Jest pierwszy, 98 metrów. Kto wie, czy nie stanie na podium. Karl Geiger. W pierwszej serii Karl 101,5. Chyba do Payera zabraknie. Tak jest, jest trzeci Geiger, 98 metrów. Zabraknie do Payera i Stefan Hula. Stefanowi oczywiście nie zabraknie. Chociaż poczekajmy. Oj! Czwarty jednak!
96 metrów to Pajer ma podium. I co teraz Zajc zrobi? Czy utrzyma się na podium? Nie, presję. Niestety Timi Zajc, chociaż poczekajmy. Drugi Timi Zajc na podium ex aequo z Piotrusiem żyło. Niesamowite. I teraz ten, który podbija nasze serca. I teraz pewnie podbije je jeszcze mocniej. Pierwszy z serii Kamil 104,5. Totalna miazga rywali 104,5, 102,5 metra. 14 punktów. Dziękujemy Ci, Kamil, za taką totalną miazgę. I to był konkurs w Val di Fiemme aka Hinterzarten. Jeszcze 26 zawodników aktualnie bez punktów. 39 już jest sklasyfikowanych z punktami. Także ja już się z Wami żegnam. I do zobaczenia w Engelbergu, o ile się nie mylę. A nie, w Kuopio jeszcze. Kuopio za Hakubę. Także, cześć.